Your mother tells me you have an invisible friend. Did he do that to you? No, that was the monsters. Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Beyond Two Souls. Zostawcie łapkę, suba z dzwonkiem. Wbijajcie w linki w opisie, piszcie komentarze. Kolejna przygoda. Wstawaj. Aiden, przestań. Nie. Kawusia ci spadła. Może jednak za oknem. Nie, no nie za oknem. Gdzie ona jest? Cholerny deszcz. Budź się. Przecież mówiłam ci już. Kurwa. Przypał jakiś odwaliliśmy, bo ta scena nazywa się sceną ścigana. Dobry wieczór. Kontrola. Proszę okazać dowód. Proszę wrócić na miejsce. Cholera, to ona! To ona! Quick time event. Easy. Stać! Policja! Ej, co się dzieje? Ludzie se siedzą wywalone w ogóle, nie? Odbiło ci! W ogóle w jakim pociągu jest tak dużo miejsc siedzących wolnych? Mogę tu wyjść za okno. Sorry. Stój! Stój, bo strzelam! Jesteś otoczona! Poddaj się!
No i po czapeczce. Lecimy dalej. Pełne skupienie. Sztos. Kurde, zrobił jej tarczę jak Joanna w Zlola. Nie wiem w sumie, gdzie mam iść. Tak, wiem. Musimy stąd wyjść, zanim wrócą. Którędy? Ja pierdzielę, nie za dużo ich. Kurwa. Quick time banciki, cyk. Patrzcie pod nogi, śliczna skurwysy. A w tej grze bluźnią, nie? Rozproszyć się, trzymać odstęp. W sumie plus 18, nie? Albo 16 w sumie. Chcesz, to ona sama biegnie, ja tylko kwitami eventy robię. Chyba ją widzę. Mam to trzymać czy maszować, bo nie wiem, maszować. Teraz ja już biegnę. Przed chwilą ją widziałem, musi być blisko. Idźcie tędy! Pilnuj kajewany! Oczy dookoła głowy! Kurde, nie będzie mam biec. Aiden. Thank you.
Sorry. Nie róbcie tak. Nigdy. Gdzie ona się podziała? Widzisz coś, Travis? Ja pierdzielę. Widzisz coś? Tylko skałę. Nie dałaby rady tam wejść. Ani drgnij. Kurwa! Wymknęła się! Travis! Dawaj wreszcie te jebane kundle! Gdybym spadł, najprawdopodobniej by mnie złapali. Chociaż w sumie nie wiadomo, o co chodzi. Śmiało, Aiden. Cholera. Jest motor. Mogłoby się przejaśnić. On może przyjmować kontrolę nad gościami? Ale sztos. Sztos. Jezu, Mike! Odbiło ci? Przestań, kurwa, strzelać! Hej! Co ty odpierdalasz? No przecież klikałem tą jedynkę. Klikałem tą jedynkę, ale dobra. Na szczęście to był taki mało ważny tutaj mi wody. Steruję. Kto dał nitro pod spacją? No nie, no poważnie. Nie wiem, czy mam tą spację dalej trzymać, czy nie. Utrzymać pozycję! No trudno.
Trzeba się będzie przebić siłą. Jesteś gotowy, Aiden? Gazu! Aiden, jesteś mi potrzebny! Trzymać ogień! Nie strzelać, kurwa! Tu oddział Tango. Uciekła nam. Powtarzam, uciekła nam. Jedzie do Bakertown. Sztos. Ej, to było dobre. To była fajna, fajna scena. O ty gnoju. Ruchy, ruchy! No już nie ucieknie raczej. Grupa trzecia, na pozycję! Jesteś otoczona, wyjdź, a nic ci się nie stanie. Jak szukają problemów, to je znajdą. Zajmij się nimi, Aiden. No jak ja się nimi zajmę, to się goście nie pozbierają. Oni chcą mnie zabić! Powstrzymaj ich! Ale ten nie jest już taki mocny. Nie strzelać! Kurwa! To jakieś czary! Ja się jej nie dam! Co tu mogę jeszcze zrobić? Czekajcie, bo mogę tego gościa tu przejąć. Tego. Aiden, zbliżają się! Powstrzymaj ich! Coś tu jeszcze mogę zrobić? Co ona odpierdala? Aiden, szybko! Rozwal samochody, by ich rozproszyć!
Ten też mogę? Są coraz bliżej! Pomóż mi! Ale który mam auto jeszcze? A to? Dobra. Już nie mam co tu zrobić. To chyba było wszystko, co mogłem zrobić. Oni tu zaraz będą! Pomóż mi na Boga! Śmigłowiec! Trzeba się go pozbyć! Już są! Są coraz bliżej, pośpiesz się! Ja pierdziele, śmigłowiec, nie, od razu na początku przecież zapomniałem o nim. Chciałem na początku go rozwalić. A trzeba było go na końcu. Dobra, udało się chyba. Powiedz im, że jak się nie odpieprzą, to następnym razem zabiję wszystkich. Chodź jeden. Chyba do nich dotarło. Shit. To była ścigana, tak? Tak. Jodie wymknęła się policji w pociągu. Jodie uciekła przez las. Jodie zniszczyła miasto. Jodie dostała się na dach przez toaletę i Jodie uciekła na motorze. Okej. Tak jak większość. Ale pierwszą historię to była między ambasadą a rozbita. A już po CIA. Ja pierdzielę, ale creepy. Słonko, nie możesz ciągle siedzieć z nosem przy szybie. Znajdź sobie jakieś zajęcie. Czy każda matka musi się tak przypierdzielać? No, ale włączamy telewizor i oglądamy. Idziemy na dwór. Jodie, gdzie idziesz? Nigdzie, ja tylko wyglądałam. To matka, no każesz mi znaleźć zajęcie. Jeśli nie pozwolę żyć pobawić w śniegu. Bez sensu. Nie. Porysujemy?
Rysowała Aidena. Tylko, że stara jeszcze o tym nie wie. Witaj, Hortensio. Czy chciałabyś przyjść do mnie na herbatkę? Nie. O tak, z przyjemnością. Super, samochód czeka. Masz super samochód. Tak, sama wybrałam. Jest bardzo, bardzo szybki. Kurde, to zajechały karocą. No i jesteśmy, zapraszam tędy. Ale masz przepiękny dom. Tak, też mi się podoba. Dostałam od męża na urodziny. Typowe, kurwa. Chciałbyś posłodzić herbatkę, Hortensio? Och nie, dziękuję. Jak się miewa mąż? Dobrze, dużo pracuję. Shit. Taki przystojny... Przestań, Aiden! Nie chcę się już więcej z tobą bawić. What the fuck? No wejdź tam. Nie, Aiden. Mama będzie zła, że zrobiliśmy bałagan. Ja pierdzielę. Aha, to posiedziałem. Dobra, idźmy zobaczyć, co jest. Co tu jeszcze jest? Serio? Weź to zamknij. Herezję. Koleś dwie książki wydał i ma wywalone, nie? Damy radę tam wejść jakoś? O. Myślałem, że to jest, że nie wiem, typu wspinanie się. Ona wyszła do Narni. Dobrze, dziękuję. Ta pogoda jest okropna. Tyle śniegu. Myślę, że zima się kończy. Dzieci to taka udręka, kiedy nie mogą wyjść na dwór. Aiden, przestań. Ja pierdzielę. Siema, stary. Proszę, Jody, pracuję. Nara, stary. Jody, skarbie, mam do ciebie prośbę. Jody, skarbie, mam do ciebie prośbę. Przyniosłabyś mi olej z garażu? Jasne, nie ma sprawy. Ale że tak dwa razy masz prośbę? Dobra, zanim przyniesiemy matce olej, to skończymy ten odcinek. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o kciuku w górę. Oczywiście subie, jeżeli jesteście nowi na kanale, z dzwonkiem, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. No i co, zajrzyjcie w linki w opisie, polajkujcie fanpage, Instagrama, możecie też śledzić. Ja uciekam, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!